Dzień dobry kochani, witamy Was dzisiaj wraz z Natalią z naszego biura Advestor Premium House. Dziś będziemy rozmawiać o tym, jak wygląda praca agenta nieruchomości od kuchni. Także jeżeli szukacie dobrego pośrednika, a może sami już myślicie o tym, żeby rozpocząć karierę właśnie w tym zawodzie, to serdecznie zapraszamy Was do tego, aby obejrzeć ten odcinek, bo dzisiaj opowiemy o tym, jak ta praca wygląda od zaplecza. Natalia, powiedz nam, jak to było u Ciebie, zanim w ogóle zaczęłaś pracę jako agent nieruchomości? Jakie miałaś wyobrażenia na temat tej pracy i jak to u Ciebie wyglądało? No ja przede wszystkim myślałam, że jest to taka praca lekka, łatwa i przyjemna, że będzie dużo pracy przy biurku, z kawką, przy komputerze i że będę prezentować same piękne nieruchomości jak w Nowym Jorku. Słuchaj, kawę mamy, biuro jest. Powiedz, czy rzeczywiście to jest tak, że większość czasu my jako agenci spędzamy tutaj właśnie w biurze, przy kawie, na komputerze, że to jest taka głównie praca stacjonarna, czy jednak wygląda to teraz już jako doświadczona agentka, możesz nam to powiedzieć, czy wygląda to jakoś inaczej? Zdecydowanie biuro jest miejscem, w którym spędzamy de facto najmniej czasu, bo jest to miejsce, gdzie spotykamy się na zebrania, spotkania z klientami, podpisywanie umów, aczkolwiek 90% czasu to jest to praca tak naprawdę w samochodzie za kółkiem i w terenie, bo jednak musimy dojeżdżać, pokazywać, także to na pewno gdzieś zmieniło moje wyobrażenie. Jest ta kawa, ale niejednokrotnie ona nie jest ciepła, bo jest pita w pośpiechu. No i nie są to same piękne apartamenty, bo często mamy w naszej ofercie nieruchomości, które są do gruntownych remontów. Tak jest, no i tutaj jest większym wyzwaniem, co do niektórych jest większą frajdą. Natalia, słuchaj, a jak to teraz wygląda w realiach? Bo wiele osób przypina agentom taką łatkę, że to są osoby, które tylko i wyłącznie zajmują się prezentacjami, otwierają drzwi, pokazują te piękne bądź też niekoniecznie wnętrza. A jak to jest realnie? Czym rzeczywiście my jako biuro się zajmujemy? Jakie czynności leżą w naszej gestii? Więc no ja przygodę z daną nieruchomością rozpoczynam od tego, że weryfikuję dokumenty, stan prawny nieruchomości i od tego zaczynam. Po pierwsze dlatego, żeby móc jakieś podstawowe informacje już przekazywać później zainteresowanym osobom, ale też dla siebie, dla swojego poczucia komfortu, żebym wiedziała później, jak przygotować się do finalizacji transakcji. Kiedy już jestem w nieruchomości, rozmawiam z osobami, które będą sprzedawać, ogarniam sobie, jak tutaj dookoła to wygląda, żeby móc przygotować się do homestagingu, czyli zabieramy wszystko, co jest mi potrzebne, co będzie się wpasowywać w styl mieszkania czy też domu do sesji zdjęciowej i przygotowujemy tą sesję zdjęciową, nie robimy tego sami, umawiamy się z naszymi fotografami. Sesja, wirtualny spacer 3D, rzuty to są praktycznie standardy przy naszych ofertach. W międzyczasie, kiedy czekam za zdjęciami od fotografa, przygotowuję opis. Opisy, które tworzymy, to też nie są opisy, gdzie od myślników mamy wytłuszczone informacje, ale bardziej w formie opowiadań, tak żeby też to przykuło uwagę, żeby czymś się po prostu na rynku wyróżniło. Kiedy oferta jest już gotowa, zostaje opublikowana na portalach, ale nie tylko, dlatego że przez to, że my współpracujemy ze wszystkimi klientami, innych biur, to oferta ląduje na portalu MLS w systemie wymiany ofert między pośrednikami, tak żeby ona była gotowa do pobrania dla tych klientów. W międzyczasie odbywają się prezentacje, standardowe negocjacje, jakieś pierwsze rozmowy z klientami i kiedy padnie jakaś oferta, to ja jestem tak naprawdę tym ogniwem, tym przekaźnikiem informacji, za moich klientów negocjuję, uzgadniam warunki i tak naprawdę to jest taki trudny moment, żeby gdzieś to wszystko uzgodnić i połączyć. No i musimy wtedy wyważać te emocje, to co się dzieje. Kiedy uda się już szczęśliwie wszystkie te warunki uzgodnić, możemy umówić się na umowę przedwstępną czy rezerwacyjną, w zależności od tego, jaka będzie wymagana. Kiedy już mamy umówiony termin aktu notarialnego, rozpoczyna się tak naprawdę proces chodzenia po urzędach, po spółdzielniach, wspólnotach, załatwiania wszystkich dokumentów do sprzedaży, bo tego nie robią nasi klienci, tylko my to robimy za nich, także oni mogą stawić się po prostu na akcie notarialnym i będą już mieli wszystko przygotowane. Po samym akcie przygotowujemy protokół zdawczo-odbiorczy dla obu stron i przypisujemy umowę na media, tak żeby już właśnie obie te strony były spokojne, mogły zająć się spokojnie czymś innym. Czyli agent nieruchomości jest trochę taki bardzo multifunkcyjny, tak? Bo mam wrażenie, że on jest trochę budowlańcem, projektantem,
musi też znać się na marketingu, także bardzo wiele dziedzin, z których my, agenci nieruchomości, musimy się znać. A powiedz mi, Natalia, co Twoim zdaniem jest w ogóle najtrudniejsze, jeśli chodzi o naszą pracę? Który etap w transakcji Twoim zdaniem jest najtrudniejszy? Najtrudniejszy, jeżeli pytasz o etap, to właśnie są to negocjacje, tak? Czyli moment, w którym wszystkie negatywne, ale też pozytywne emocje zbieramy tak naprawdę my, tak? Bo my jesteśmy po środku, musimy to wszystko równoważyć. My takich transakcji mamy wiele, tak? Ale tak naprawdę dla wielu naszych klientów jest to pierwsza taka transakcja, czy druga. Nie są biegli w tym temacie i często towarzyszą po prostu temu różne emocje negatywne. Niejednokrotnie transakcja nie udałaby się, gdyby nas nie było, bo ludzie by się po prostu pokłócili o przysłowiową starą kanapę, tak, która to naprawdę nie jest bardzo istotna, ale każda strona chce gdzieś przyciągnąć tą linę w swoją stronę. Kupujący chce kupić za jak najniższą kwotę, a sprzedający chce sprzedać za jak najwyższą. Tak, więc trzeba znaleźć ten dokładnie. My te emocje musimy równoważyć. Dla mnie takim trudnym momentem jest też to, że często po prostu ludzie nie doceniają naszej pracy. Tak naprawdę osoby, które zlecają nam wykonanie pracy, rzeczywiście gdzieś tam ją doceniają i mamy później pozytywne opinie czy po prostu polecenia dalsze. No ale niejednokrotnie można spotkać się z jakąś taką pogardą, z nieprzyjemnym słowem, czy po prostu nawet powiedzenie wprost, że bierzemy pieniądze za nic, tak? Widać, że wcześniej opowiadałaś się tak to. Dokładnie. Jest szereg dużej ilości czynności, którą jednak dokładnie i właśnie z racji tego, że ludzie robią to tak rzadko, nie robią tego sami, to też ciężko jest im sobie wyobrazić, jak wiele czynności musimy wykonywać, więc to jest taki gdzieś tam przykry moment i takie rzeczywiście coś nieprzyjemnego. A powiedz teraz z kolei, co Twoim zdaniem jest najprzyjemniejszy, który najbardziej lubisz, bo ja na przykład wspominam początki mojej pracy jako agent nieruchomości i właśnie ten moment jakoś najbardziej mi zapadł w pamięci, bo chyba teraz najbardziej lubię, czyli przekazanie kluczy. Pamiętam, jak sprzedawałam jeden z moich pierwszych domów, kupiła go urocza para, było to lato, taki bardzo ciepły, fajny dzień. Mam taki obrazek wręcz filmowy przed oczami, jak ta para żegna się z nami, prowadza nas już do bramy i odchodzi sobie razem za rękę, trzymając się tak bardzo uroczo w stronę tego domu. Byli bardzo szczęśliwi, że już mają te klucze i jakby zaczynają nowy etap w swoim życiu i chyba wtedy czuję najbardziej te pozytywne emocje. Jak to jest u Ciebie? Który etap w transakcji z kolei lubisz najbardziej? Co najbardziej w tej pracy lubisz? Dokładnie, no to jest na pewno coś pięknego, sama lubię te momenty, aczkolwiek dla mnie takim przyjemnym docenieniem tego, co robię i przeświadczeniem, że robię to dobrze, jest to, jak ludzie polecają mnie dalej, czy też zlecają kolejne nieruchomości swoje mi do sprzedaży, czy tak jak wspomniałam, polecają mnie rodzinie, znajomym, wracają, no bo to wtedy o czymś świadczy, także tak. To jest dla mnie na pewno coś miłego, takie całe ukoronowanie po prostu pracy, którą wykonuję. Ale z kolei mnie ciekawi, co dla Ciebie jest takim trudnym momentem? Czy miałaś jakąś taką nieprzyjemną sytuację, którą szczególnie wspominasz, czy po prostu jest to coś, co jest dla Ciebie ewidentnym minusem tej pracy? Wiesz co, myślę, że największą trudnością tak naprawdę naszej pracy i każdej pracy, w której ma się kontakt z ludźmi, jest właśnie znalezienie tego złotego środka, bo często przy transakcji mamy do czynienia z bardzo różnymi odmiennymi charakterami ludźmi, z różnymi nastrojami ludźmi, różnym podejściem w ogóle do transakcji i tak jak wspomniałaś, do naszej pracy. Więc myślę, że największą trudnością jest właśnie to, że nasza praca polega głównie na pracy z ludźmi. Mimo tego, że to są nieruchomości, to myślę, że za nimi przede wszystkim stoją ludzie i ich emocje i to jest największą trudnością w całej tej naszej pracy, żeby właśnie porozumieć dwie często różne strony transakcji i znaleźć ten złoty środek. Dokładnie, czyli tak naprawdę można powiedzieć, że więcej jest tych plusów i tych przyjemnych aspektów pracy. Ja też nie ma co ukrywać, że patrząc na taki bardziej przyziemny aspekt, lubię to, że możemy sami gdzieś tam organizować sobie swój czas pracy, tak? To nie jest praca od 8 do 16, więc dużo jest tej dynamiki, no i też nie ma nudy. Tak, bo każda transakcja jest inna, za każdą stoją, tak jak powiedziałaś, inni ludzie, inne charaktery. Więc mimo tego, że wiele z tych czynności może być powtarzalnych, to jednak zawsze okraszone jest to inną dawką emocji. Tak, zgadzam się z tym. Dobrze, słuchajcie kochani, dziękujemy Wam za dzisiejszy odcinek. Jeśli macie jakieś jeszcze pytania, to zachęcamy Was do komentowania pod filmikiem. My bierzemy się, myślę, dalej do pracy, bo mamy właśnie kilka rzeczy do załatwienia. Ja muszę przygotować dokumenty do transakcji sprzedaży domu w Borówcu. Natalia też
ma swoje sprawy do załatwienia związane z nieruchomościami. Także bardzo Wam dziękujemy za dzisiejszy odcinek. Życzymy Wam miłego dnia, miłego tygodnia. Mam nadzieję, że miło się nas oglądało. Tak jest. Mam nadzieję, że będzie takich filmików więcej. Dziękuję Wam. Do zobaczenia. Dzięki.